dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat dyskryminacji cenowej monopolu. Proszę Państwa, czym jest dyskryminacja cenowa monopolu? Słowo dyskryminacja jest Państwu doskonale znane, prawda? I tak się składa, że idealnie to pasuje. Czym się przejawia dyskryminacja w monopolu? Mianowicie, monopolista, stosując dyskryminację cenową, różnicuje ceny dla różnych odbiorców. To znaczy, w przypadku, gdy mamy innego producenta, który oferuje swój produkt, ten sam produkt, na dwóch różnych rynkach, to na tych rynkach obserwujemy różne ceny, które ustala ten monopolista za ten sam produkt, który jest produkowany przez monopolistę. I tym się przejawia dyskryminacja cenowa, że jedni konsumenci płacą mniej, a drudzy więcej za ten sam produkt. Jakiś przykład, proszę Państwa? Doskonałym przykładem mogą być na przykład bilety na mecz, prawda? Część odbiorców będzie musiała zapłacić pełną cenę za bilet, żeby obejrzeć mecz. Zaś niektórzy odbiorcy, na przykład nie wiem, dzieci w wieku szkolnym czy kobiety, płacą połowę ceny. Zatem mamy ten sam produkt, mecz piłki nożnej, który możemy obejrzeć na przykład, i dwie różne ceny do dwóch różnych kategorii odbiorców. Tu mamy dwa rynki, dwie różne kategorie odbiorców, ten sam produkt, zaś monopolista różnicuje cenę tego produktu pomiędzy tymi odbiorcami. I na tym polega dyskryminacja cenowa monopolu. Dobrze, więc jakie są założenia tego modelu? Założenie numer jeden. Zaczynaliśmy od funkcji popytu. Czyli tutaj mamy do czynienia w tym szczególnym przypadku dyskryminacji cenowej monopolu, kiedy nasz producent, monopolista, oferuje ten sam produkt na dwóch różnych rynkach. Dwóch. Tak, więc to jest szczególny przypadek, bo możemy rozważyć tutaj dyskryminację cenową, gdzie mam do czynienia z N różnych rynków. Upraszczamy nasze rozważania do dwóch rynków. Zatem dla I równego 1 i 2 będziemy mieli do czynienia z dwoma różnymi funkcjami popytu. Mamy dwie różne grupy odbiorców. Zatem będziemy mieli do czynienia z dwoma różnymi funkcjami popytu. Pi równa się alfa i min. No ale nie będziemy podawać tutaj od razu postaci tej funkcji, tylko napiszemy to w ten sposób. Zatem mamy tutaj popyt konsumentów na rynku i tym na dobra oferowane przez monopolistę, który jest uzależniony od ceny, którą napotyka się na danym rynku za ten produkt. Prawda? Czyli mamy dwa różne rynki, dwie różne funkcje popytu. YD1 będzie oznaczało popyt konsumentów na dobro oferowane przez monopolistę na rynku pierwszym. YD2 będzie popytem na to samo dobro, tylko na rynku drugim. Popyt odbiorców dobra lub usługi monopolisty na rynku drugim, które zgłaszają
ten popyt zgłasza ta druga grupa odbiorców. I oczywiście odpowiadające im ceny P1 i P2. Będzie to cena za produkt oferowany przez monopolistę na rynku pierwszym. P2 cena tego samego dobra oferowana przez monopolistę na rynku drugim. Proszę Państwa, musimy też pamiętać, żeby monopolista mógł oferować swoje dobra lub usługi na swoje dobra lub usługę na obu rynkach, elastyczność cenowa popytu musi być mniejsza od minus jedności. O tym musimy pamiętać. Dobrze, jest to pierwsze założenie, które można uzupełnić oczywiście tym, że możemy zawsze znaleźć odwrotną funkcję popytu na dane dobro. I to również będziemy robić, to również nam się przydaje w naszych rozważaniach. Drugie założenie jest takie, że na każdym z tych rynków producent dostosowuje swoją produkcję na rynek IT, to znaczy na rynek pierwszy i na rynek drugi, do zastanego tam popytu na swój produkt. Prawda? Czyli mamy produkcję na rynek pierwszy, która jest dostosowywana do popytu na zastanego na rynku pierwszym, zgłaszanego przez konsumentów na rynku pierwszym. I mamy produkcję na rynek drugi, która się dostosowuje do popytu, który napotyka na rynku drugim. Dwie różne grupy odbiorców zgłaszają dwa różne popyty. Zatem to rozróżnienie jest bardzo ważne. Łączna wielkość produkcji to nic innego jak suma produkcji na pierwszy i na drugi rynek. Może być różna, prawda? Z różnymi elastycznościami cenowymi możemy mieć do czynienia. Zatem Y1 wcale nie musi być równe Y2. To zależy od elastyczności cenowych, które się napotyka na tych dwóch rynkach. Trzecim założeniem będzie znane nam, że tego producenta charakteryzują różne koszty, w tym koszty całkowite. I wiemy, że te koszty całkowite rosną wraz ze wzrostem wielkości produkcji. No i ostatnie założenie, proszę Państwa, modelu dyskryminacji cenowej, mianowicie zysk producenta. Zysk jest jeden, bo mamy jednego producenta, ale ten zysk, proszę Państwa, jest uzależniony od produkcji na pierwszy i na drugi rynek, czy też segment rynku, możemy też tak się wyrazić, na pierwszy czy drugi segment rynku. I ten zysk będzie opisywał utarg z pierwszego rynku plus utarg z drugiego rynku minus koszty całkowite związane z łączną produkcją na oba rynki. Łączna produkcja na oba rynki, prawda? No bo nie możemy tutaj tego oddzielać. No, proces produkcyjny jest ten sam, tylko różne ilości dostarczamy swojego produktu. Stawiam się tutaj w roli monopolisty na oba rynki bądź segmenty rynku. No i proszę Państwa, jaki jest cel działalności naszego przedsiębiorstwa stosującego dyskryminację cenową? Oczywiście maksymalizacja zysku przy nieujemnej wielkości produkcji, bądź też, co do tego samego się sprowadza, tak też poszukujemy cen, no, poprzez odwrotną funkcję popytu, które maksymalizują zysk naszego monopolisty. Jak zatem wyglądają warunki konieczne i dostępne?
Pora więc na pierwszy przykład serii zadań o dyskryminacji cenowej monopolu. Załóżmy, że monopolista działa na dwóch rynkach, na których popyt konsumentów jest opisany przez równanie. No i proszę Państwa, mamy to równanie dla każdego i równego 1 i 2, bo mamy do czynienia z dwoma rynkami bądź dwoma segmentami rynku. Popyt na dobrą bądź usługę monopolisty na tych dwóch rynkach opisuje funkcję popytu, a w zasadzie dwie funkcje popytu. Jedna na jednym rynku, druga na drugim rynku. Dana takim wzorem, gdzie przypomnę, alfa to pojemność danego rynku, alfa i to jest pojemność i tego rynku, czyli wyznacza ona maksymalny popyt, jaki można napotkać na tym rynku przy zerowej cenie na danym rynku. Beta i jest to wrażliwość popytu na i tym rynku na zmianę ceny na tym rynku. Ok, to i od alfa i beta jest większe od zera, więc proszę Państwa, możemy sobie na tej podstawie wyprowadzić funkcję odwrotną popytu, wiedząc, że produkcja monopolisty na każdy z rynków dostosowuje się do napotkanego tam popytu na dobra i lub na dobro bądź usługę oferowanego przez monopolistę stosującego dyskryminację cenową, który jest zgłaszany przez danych odbiorców na tych rynkach. Producent oferuje ten sam produkt, ale do różnych odbiorców na dwóch różnych rynkach. Łączna wielkość produkcji to suma produkcji na pierwszy rynek i na drugi rynek. Musimy o tym pamiętać. Dobrze. A zatem dla każdego i równego 1, 2, y równa się alfa i minus beta i pi. No i stąd wyliczamy pi od y będzie dane wzorem alfa i minus beta i alfa i minus y przez beta i, czyli tak naprawdę alfa i przez beta i minus 1 przez beta i razy y. Więc proszę Państwa, tak jak zwyczajem poprzednich zadań, możemy sobie to zapisać w sposób uproszczony, żeby się łatwiej pewne rzeczy liczyło, gdzie a i jest większe od zera i to jest stosunek alfa i przez beta i. Zaś BI to 1 przez beta i oczywiście to też jest większe od zera. Więc znaleźliśmy funkcję odwrotną popytu na tych dwóch rynkach. Oczywiście producent różnicuje ceny na tych dwóch rynkach za ten sam produkt. Jest to możliwe, ponieważ elastyczności cenowe popytu na tych dwóch rynkach, dwóch segmentach są różne. Dobrze. Co mamy dalej? Koszty krańcowe tego monopolisty, który stosuje dyskryminację cenową, są stałe i równe gamma. Więc proszę Państwa, no co nam się przyda? W funkcji zysku mamy funkcję kosztów całkowitych, więc trzeba znaleźć funkcję pierwotną do funkcji kosztu krańcowego, czyli policzyć całkę z MC. Tak. W zasadzie ta funkcja kosztu całkowitego była różniczkowana po dy, tak? Więc my tak
naprawdę staramy się wykonać czynność odwrotną do liczenia pochodni. Więc proszę Państwa, tu będzie co? Funkcją pierwotną do tej funkcji, tu jest stała, więc tak naprawdę co, proszę Państwa, będziemy mieli gamma y, tak? Bo jak policzymy pochodną po czymś takim, prawda? Gamma y plus jakaś stała, no nie wiemy, czy ona występowała, czy nie. Wiemy, że występowała, bo mamy ją przytoczoną w zadaniu jakąś stałą, która jest większa od zera. Potraktujmy tą stałą całkowania jako koszty stałe. Więc w zasadzie, proszę Państwa, one są większe od zera. Nie znamy ich wartości, bo każdą stałą, jak policzymy pochodną po każdej stałej, to otrzymamy 0. Więc czy to będzie 100, czy 200, czy 300, to nie ma dla nas żadnego znaczenia. To jest po prostu większe od zera. Natomiast jak policzymy pochodną po tym wyrażeniu, otrzymamy samą gamma. Więc wszystko się zgadza. I to będą nasze koszty całkowite, związane z produkcją na oba rynki, szanowni Państwo. Czyli tak naprawdę te TC po Y to jest gamma Y1 plus Y2, prawda? No bo produkujemy ten sam produkt. Proces produkcji jest ten sam, tylko wysyłamy ten produkt na dwa różne rynki, prawda? Ale w procesie produkcji nie ma żadnych różnic, jeżeli chodzi o te dwa segmenty, dwa rynki. Więc koszt całkowity związany jest z łączną produkcją na oba rynki. Dobrze, więc proszę Państwa, co? Możemy wyprowadzić utarg. Utarg, proszę Państwa, będzie różny dla dwóch różnych rynków, ale pamiętamy, że utarg, przychód uzyskujemy na pierwszym i na drugim rynku, prawda? Czyli mamy R, I od Y, I, to będzie P, I od Y, I, czyli cena, którą opisuje odwrotna funkcja popytu razy wielkość produkcji. Więc w naszym przypadku będzie to A, I minus B, I, Y, I razy Y, I. OK. Więc mamy wszystkie kategorie. Możemy przejść do funkcji zysku monopolisty. Stosującego dyskryminację cenową. Ale mi się tego już nie chce pisać. Funkcja zysku, szanowni Państwo, jest funkcją dwóch zmiennych. Więc spoko to dla nas, prawda? Bo już takie rzeczy żeśmy przerabiali. Funkcja dwóch zmiennych produkcji na pierwszy i na drugi rynek. Czyli co? To będzie utarg z pierwszego rynku. Więc pod i podstawiam jedynkę. Plus utarg z drugiego rynku. Minus koszty związane z łączną produkcją na oba rynki. Więc, proszę Państwa, tu postaram się zapamiętać. To jest A1 minus B1 Y1 Y1 plus A2 minus B2 Y2 razy Y2 minus gamma Y1 plus Y2. To jest nasza funkcja zysku. Ją będziemy optymalizować, to znaczy szukamy jej maksimum. Szukamy maksimum tej funkcji. No więc, proszę Państwa, sytuacja jest bardzo prosta. Pamiętamy, mamy funkcję dwóch zmiennych, więc w pierwszej kolejności liczymy pochodną cząstkową tej funkcji po pierwszej zmiennej, czyli wielkości produkcji na pierwszy rynek i przyrównujemy ją do zera.
No więc policzmy sobie pokłady. Tak, to wymnożymy Y1 razy A1, czyli pochodna tego to będzie samo A1 minus, no i tu będzie A1 kwadrat minus B1 A1 kwadrat minus B1 A1 kwadrat. Więc policzymy pochodna, to będzie 2 beta 1 Y1. No i luzi. Nie zapominamy jeszcze o minus gamie Y1, czyli minus, to będzie warunek konieczny numer 1, czyli K1 zapiszemy, czyli tu zostaje nam minus gamma. I to przyrównujemy do zera, stąd widzimy, że proszę Państwa, co będziemy mieli? 2 beta, znaczy B1 równa się A1 minus gamma. Tak, bo to sobie przenoszę na prawą stronę równania. Więc dobrze, tylko oczywiście zapomniałem o wielkości produkcji na pierwszy rynek. Ok, no i co? I myk. Będziemy mieli Y1 z gwiazdeczką już od razu. To będzie A1 minus gamma przez 2B1, czyli tak naprawdę alfa 1 przez beta 1 wycofuje się ze wszystkich tych podstawień, które dokonałem. Proszę zauważyć, że tutaj mamy w mianownikach beta 1, więc mogę wymnożyć licznik i mianownik przez beta 1. Otrzymam ostatecznie alfa 1 minus beta 1 gamma. Beta 1 gamma przez 2 i tyle. I proszę Państwa, proszę sobie sprawdzić przez analogię. Widzimy, że te w zasadzie, jeżeli chodzi o Y2, te funkcje będą, te pochodna będzie wyglądała bardzo, bardzo podobnie. Więc przez analogię mogą Państwo sobie to sprawdzić. Trzy kropeczki równa się 0, co prowadzi nas do wniosku, że optymalna wielkość produkcji na drugi rynek będzie równa, jak tu jest alfa 1, to tu będzie alfa 2. Tu jest beta 1, tu będzie beta 2 gamma przez 2. No i luzik. Już mamy znalezione punkty stacjonarne maksymalizacji zysku. Punkt stacjonarny maksymalizacji zysku monopolisty stosującego dyskryminację cenową. To są nasi podejrzani. Jeszcze sprawdzimy za chwilę warunek dostateczny tejże maksymalizacji. Ok, skoro mamy te optymalne wielkości produkcji, za pomocą odwrotnej funkcji popytu możemy wyznaczyć ceny, które ten monopolista ustali na tych rynkach, mogąc prowadzić dyskryminację cenową. Czyli będziemy co mieli? P1 z gwiazdeczką równa się P1 od Y1 z gwiazdeczką. No i stawiamy to do naszej funkcji zysku. To było co? Alfa minus Y1 z gwiazdeczką. Alfa 1 oczywiście przez beta 1. No i co? Alfa 1 minus. Podstawiamy tą wartość. Czyli alfa 1 minus beta 1 gamma przez 2 dzielone przez beta 1. No i co, proszę Państwa? Tu podstawiamy do wspólnego wynika, będzie 2 alfa 1 przez 2. Czyli tak naprawdę zostanie nam jedno alfa 1. Tu minus i minus da nam plus. Tak jest. Przez 2
beta 1. Taka będzie optymalna cena na pierwszym z rynku, na drugim z rynku. Trzy kropeczki, sprawdźcie sobie Państwo, że to będzie symbole zgoła bardzo podobne. Przez analogię można to też sprawdzić. Jeszcze jakąś kategorię byśmy mogli wyprowadzić. Łączną wielkość produkcji na oba rynki. Wtedy dodajemy alfa 1 minus beta 1 gamma na 2 plus alfa 2 minus beta 2 gamma na 2. Tak. Co otrzymujemy, proszę Państwa? Otrzymujemy alfa 1 plus alfa 2 minus gamma beta 1 plus beta 2 dzielone na 2. To jest łączna, optymalna łączna wielkość produkcji na oba rynki, na których monopolista stosuje dyskryminację cenową. Tak? Muszą Państwo umieć nazwać te kategorie, bo może być w zadaniu, że trzeba opisać, co to jest. Tutaj mamy optymalną cenę, którą ustali monopolista na pierwszym rynku, mogąc stosować dyskryminację cenową. Tutaj mamy cenę, którą ustali monopolista stosujący dyskryminację cenową na drugim rynku, która zapewnia maksymalizację tego zysku, oraz optymalne wielkości produkcji odpowiednio na pierwszy i drugi rynek, które maksymalizują zysk producenta stosującego dyskryminację cenową. Sprawdźmy teraz warunek dostatecznej maksymalizacji zysku przez monopolistę stosującego dyskryminację cenową. Warunek dostateczny maksymalizacji zysku monopolisty stosującego dyskryminację cenową. No więc jest doskonale nam znany, proszę Państwa. W pierwszej kolejności, co musimy sobie skonstruować macierz Hessego, czyli tak zwany Hessian. No, a od razu sobie policzę jego wyznacznik. Wyznacznik tego Hessianu funkcji zysku to będzie pochodna drugiego rzędu funkcji zysku po wielkości produkcji na pierwszy rynek, czyli jeszcze raz po Y1 będzie minus 2b1, analogicznie minus 2b2 będzie ta druga pochodna drugiego do rzędu dla funkcji zysku po wielkości produkcji na drugi rynek. Tutaj y-ów, jeżeli chcę zrobić pochodną mieszaną, to tą, jeżeli chcę tą różniczkę po y1 potraktować jeszcze raz różniczką po y2, to po prostu trzymam 0. I symetryczna jest na macierz, więc tam też będzie 0. To jest 4b1, b2, co jest z pewnością dodatnie, więc ten pierwszy warunek d1 dostateczny został spełniony. d2 mówi nam o tym, że musimy sprawdzić znak pierwszego minoru. Jest to 2b1 z minusem, a zatem jest to na pewno ujemne. Więc wniosek. Więc monopolista stosując dyskryminację cenową w punkcie stacjonarnym Y1 z gwiazdką, Y2 z gwiazdką maksymalizuje swój zysk, gdyż Hessian funkcji zysku jest ujemnie określony. Tak, pierwszy minor, mniejszy od zera Hessian jest ujemnie określony, więc nasz producent, monopolista stosujący dyskryminację cenową, maksymalizuje swój zysk w punkcie stacjonarnym
wyznaczone przez optymalne wielkości produkcji na pierwszy i drugi rynek Y1 i Y2. Teraz zbadamy, jak na policzoną uprzednio wielkości wpłynie zmiana kosztów krańcowych producenta, czyli gamma, lub zmiana pojemności drugiego z rozważanych rynków, alfa 2. Pojemność, czyli wielkość odnotowanego popytu na rynku drugim przy cenie za produkt oferowany przez monopolistę stosującego dyskryminację cenową na rynku drugim równej 0. Tak, przy zerowej cenie. No i badamy, proszę Państwa, czyli D Y1 z gwiazdeczką po D gamma, co się okazuje, ile równa jest ta pochodna? Ta pochodna jest równa, będzie minus beta 2 przez 2, beta 1 przez 2. Co jest oczywiście najważniejsze w linii. A zatem, jeżeli koszty krańcowe będą rosnąć maleć, czyli każdorazowy wzrost wielkości produkcji będzie prowadził do jeszcze większego wzrostu kosztu całkowitego, bądź odwrotnie, no, tak usprawnimy proces produkcji, że wzrost produkcji będzie prowadził jednak do mniejszego wzrostu kosztów produkcji, to wtedy co się dzieje? To wielkość produkcji na rynek pierwszy będzie malać, jeżeli koszty będą rosnąć. Logiczne, prawda? Zostają koszty krańcowe, więc ta produkcja jest coraz droższa, więc ilość dóbr, które możemy dostarczyć na rynek pierwszy, zmniejsza się. Z drugiej strony o beta 2, właściwie to uściślimy, rośnie, maleje o jedną jednostkę, to Y1 z gwiazdeczką, czyli wielkość produkcji na rynek pierwszy w równowadze, maleje, rośnie o beta 2 przez 2 jednostek. Liczymy dalej. DY1 z gwiazdką o D alfa 2, tak? Jak wpłynie tutaj zmiana pojemności między, nie wpłynie w ogóle, tak? To jest równe 0, nie mam nigdzie alfa 2, więc jest niezależne. Świetnie. Co z drugim rynkiem? DY2 po D, no właściwie moglibyśmy sobie to uściślić, bo to widzę, że będzie dokładnie to samo, czyli dla każdego i równego 1, 2 D Y i z gwiazdką po D gamma będzie prowadziło do będzie równe minus B i dzielone przez 2, co jest mniejsze od 0. Zatem już uogólnię to na te dwa przypadki. Jeżeli gamma rośnie, maleje o jedną jednostkę, to wielkość produkcji na każdy z tych rynków będzie malała, bądź rosła, o beta i dzielone by 2 jednostek. No i ludzi. Podobnie w przypadku tej pochodnej. Aha, tutaj nie mogę tego rozbić, bo tu nie mam Y2, a tu mam. Więc schodzę w dół, liczę pochodną podaży na drugi rynek monopolisty stosującego dyskryminację cenową po pojemności rynku drugiego. I co otrzymuję?
otrzymuje jedną drugą, proszę Państwa, co jest większe od zera. A zatem, jeżeli wzrasta pojemność drugiego rynku o jedną jednostkę, to wtedy co się dzieje z podażą na ten rynek? No skoro wzrasta pojemność tego rynku, to producent może oferować więcej produktów bądź usług. Jeżeli maleje pojemność tego rynku, to ta podaż się zmniejszy tego rynku. Logiczne? Logiczne. O jedną, drugą jednostkę. Świetnie. Zatem jeszcze policzmy wskazane pochodne dla cen. Tu będzie wspólna, tak jak wcześniej, dla każdego i równego 1, 2. D, P, I z gwiazdeczką po D gamma będzie równe, to nam się skróci i zostanie sama jedna druga. Zgadza się? Zgadza się. A zatem, proszę Państwa, jeżeli wzrosną koszty kręcowe o jedną jednostkę, to cena oferowana przez producenta na każdy z tych rynków, zwróćmy uwagę, wzrośnie, zmaleje o jedną drugą jednostkę. Prawda? Podaż się zmniejszy, mówiliśmy, jak wzrosną koszty kręcowe, no ale cena musi wzrosnąć, tak? Producent musi sobie rekompensować czymś wzrost kosztów. Więc prosta matematyka, wszystko działa jak w życiu, proszę Państwa. Dobra, i co jeszcze? No, w tym przypadku D pochodna ceny, którą monopolista stosujący dyskryminację cenową ustali na rynku pierwszym po pojemności rynku drugiego będzie równa 0, nie ma tu wpływu żadnego, zaś tutaj DP2 z gwiazdeczką po D alfa 2 będzie równa 1 druga. Beta 1 druga razy 1 przez beta, czyli praktycznie 1 przez 2 beta 2. Tak. Co jest oczywiście większe od zera, a zatem, proszę Państwa, jeżeli pojemność drugiego rynku rośnie, maleje o jedną jednostkę, to wielkość, to cena na równowagi na tym rynku również wzrośnie o 1,2 jednostki, prawda? Wzrasta pojemność rynku, więc producent może zaoferować większą cenę za swój produkt. Tak się będzie, proszę Państwa, działo. No i proszę Państwa, ostatnia rzecz. Przy jakim poziomie kosztów stałych monopolista nie ponosi straty? No, to zadanie nie będzie należało do najprzyjemniejszych, ale musimy się z nim uporać. Dobrze, że mamy te wszystkie wielkości tutaj wskazane. Jeszcze brakuje nam Y z gwiazdką. Łączna wielkość podaży. O ile dobrze pamiętam, to było alfa 1 plus alfa 2 minus gamma. Beta 1 plus beta 2 dzielone na 2. Tak? Co jak ten sobie dościągi? Tak. Funkcja zysku przy optymalnej wielkości produkcji na rynek pierwszy, na rynek drugi będzie równa. No i niestety będą tutaj nieprzyjemne rzeczy, mianowicie cena na rynku pierwszym, czyli alfa 1 plus, a to zapiszmy, jak to będzie wyglądać. P1 z gwiazdką razy Y1 z gwiazdką plus P2 z gwiazdką razy Y2 z gwiazdką minus TC od Y z gwiazdką.
A zatem. No to P1, czyli alfa 1 plus beta 1 gamma. To jest P1 z gwiazdeczką. Przez 2 beta 1 mnożę razy alfa 1 minus beta 1 gamma przez 2. Dodać. P2, czyli alfa 2 plus beta 2 gamma przez 2 beta 2 mnożę razy optymalną wielkość produkcji na rynek drugi alfa 2 minus beta 2 gamma przez 2. Odejmuję od tego koszty całkowite związane z produkcją na rynki. Czyli o ile dobrze pamiętam, koszty całkowite były C od Y opisane wzorem. No tak to jest, tak się ma jedną tablicę tylko. Gamma Y plus stała Fi, czyli koszty stałe. Więc to będzie gamma razy te nieszczęsne dwie wielkości produkcji. Które są połączone, tak? To już mamy, czyli razy to. Czyli gamma razy alfa 1 plus alfa 2 minus gamma beta 1 plus beta 2 dzielone na 2. O, matko i córko. I minus jeszcze nasze koszty stałe, tak? I to wszystko musi być większe od zera. No, ledwo tablicy na to starczyło. Więc proszę Państwa, nie będziemy się bardzo zagłębiać w upraszczanie tego. Mianowicie, no można by się nad tym nieco zlitować, więc wspólnym mianownikiem tutaj byłoby 4 beta 1 beta 2. Chociaż powolutku, bo się zaraz pogubię. Najpierw to będzie 4 beta 1. A tu, proszę Państwa, cofamy się do testu ośmioklasisty, bo mamy wzór skróconego mnożenia. Czyli co? Alfa 1 kwadrat minus, tak, a plus b razy a minus b. No to a kwadrat minus b kwadrat. Minus beta 1 gamma kwadrat. Tu zaś, proszę Państwa, mamy. Tu zaś mamy alfa 2 kwadrat minus beta 2 gamma kwadrat przez 4b kwadrat. No i tu chyba się nic nie da. Na razie pomysłów nie mam. Nic tu mi się chyba nie da za bardzo zwalczyć. Alfa 1 plus alfa 2 minus gamma. Chociaż nie, bo tu mamy kwadrat, to niestety, chyba nic się nie da z tym zrobić. Tu będą kwadraty bety, a tu nie. Przez 2. Chociaż coś się da wymnożyć. I to ma być większe od fi. Tak? Tak jest. Czyli fi musi być mniejsze od tej wielkości. Czyli, proszę Państwa, sprowadzamy do wspólnego mianownika, którym będzie 4 beta 1 beta 2. Tu możemy, musimy pomnożyć razy beta 1 beta 2, czyli alfa 1 kwadrat beta 2 minus
beta 2, beta 1 gamma kwadrat. Aha. Żeby się tu nie połapać. Plus alfa kwadrat razy beta 1 minus beta 1 beta 2 kwadrat gamma beta 2 gamma kwadrat. A tutaj będziemy mieli 2, oczywiście minusek, 2 beta 1 beta 2 gamma, tak, a w nawiasie alfa 1 plus alfa 2 minus gamma beta 1 plus beta 2 większe od fi. No nie wiem, proszę Państwa, czy coś się da z tego zrobić. Jeśli ktoś z Państwa to uprości do ślicznej postaci, to mu dam dużego plusa. Ja tutaj na ten moment ciężko mi znaleźć jakieś tu uproszczenie tego. W każdym razie. Fi musi być mniejsze od tego. Koniec. Przejdźmy, proszę Państwa, do zadania 8 z listy numer 4, które zarazem będzie ostatnim zadaniem z tej serii, ponieważ zadanie 9 jest dla Państwa, które jest drobną modyfikacją tego zadania, ale myślę, że fajnie by było, gdyby to Państwo poćwiczyli. Mianowicie, jaki mamy nowy element w tym zadaniu? Na początku powiem, jakie mamy części wspólne z zadaniem poprzednim. Mianowicie, producent działa tutaj na dwóch rynkach, podobnie jak uprzednio, ale tylko na jednym z nich jest monopolistą, ponieważ na drugim występuje już konkurencja doskonała. A zatem mamy tutaj do czynienia z sytuacją biegunowo odmienną, aniżeli na rynku pierwszym, prawda? Z jednej strony monopol, z drugiej konkurencja doskonała. Na pierwszym rynku, tak, rynek jeden, na którym panuje czysty monopol, spotykamy się z popytem zgłaszanym przez konsumentów obecnych na tym rynku, który jest opisany przez funkcję znaną doskonale y1 od P1 alfa 1 minus beta 1 P1 Dobrze, więc to jest nasza funkcja popytu. Funkcja odwrotna popytu będzie dana wzorem przy założeniu oczywiście, że produkcja na pierwszy rynek dostosowuje się do popytu zgłaszanego przez konsumentów na tym rynku. P1 od Y1 równa się A1 minus B1. Wiecie Państwo, co się kryje pod tymi kategoriami. Alfa 1 minus Y1 przez beta 1. Taka sytuacja ma na miejscu na rynku pierwszym. Na rynku drugim sytuacja jest o wiele prostsza. Panuje na nim konkurencja doskonała. A zatem przedsiębiorstwo to
jeżeli chodzi o cenę, akceptuję cenę, która się ustaliła niezależnie od tego producenta na tym rynku. Jest ona dodatnia. Jeżeli producent akceptuje tę cenę, rozpoczyna dostarczanie swojego produktu na ten rynek, jeżeli nie, wycofuje się z tego rynku. Dobrze. No i jeszcze koszty charakteryzujące producenta. Wiemy, że AVC od Y jest równe gamma Y. Gamma jest większa od zera. Tak, no część tych parametrów nie przytaczam, ale tutaj mamy na tablicy określone, jakie przyjmują one wartości. Więc co, proszę Państwa, koszty zmienne będą dane wzorem gamma y do drugiej, tak? Bo jak to podzielę przez y, to otrzymam AVC, czyli przeciętne koszty zmienne. No i co do nam się tu jeszcze przyda? Koszty krańcowe to nic innego jak pochodna kosztu zmiennego po wielkości produkcji na oba rynki, łącznej wielkości produkcji. I co otrzymujemy? 2 gamma Y. Y to łączna wielkość produkcji na oba rynki. Ok. Co nam się jeszcze przyda? Utarg na rynku pierwszym oraz utarg na rynek drugi. Na rynku pierwszym R1 utarg będzie uzależniony od wielkości produkcji na pierwszy z rynków. To będzie cena opisana przez odwrotną funkcję popytu razy wielkość produkcji na ten rynek. Natomiast na rynku drugim utarg będzie uzależniony od wielkości produkcji na drugi rynek. To nic innego jak cena egzogeniczna, tak? Dana, która jest obecna na tym rynku, nie jest opisana przez żadną funkcję odwrotną popytu razy Y2. No więc, proszę Państwa, możemy przejść do funkcji zysku. Funkcja zysku producenta. Zysk będzie zmienną. Zysk będzie funkcją dwóch zmiennych Y1, Y2. Sytuacja nam doskonale znana. I co? Utarg z pierwszego rynku plus utarg z drugiego rynku minus koszty całkowite związane z produkcją na oba rynki. Więc będziemy mieli P1 od Y1 razy Y1 plus P2 Y2 minus TC od Y. Czyli A1 minus B1 Y1 razy Y1 plus P2 Y2 minus koszty całkowite. Jest tutaj mowa o jakichś kosztach stałych. No to przyjmijmy, że koszty całkowite są równe koszty zmienne plus koszty stałe fi, gdzie fi są większe od zera. Czyli tu odejmujemy gamma y kwadrat minus koszty stałe. No i proszę Państwa, nic prostszego. Czyli co? To jest funkcja celu naszego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo funkcjonuje po to, żeby maksymalizować, żeby osiągać zysk. Ten zysk musi być maksymalny. Maksymalizacja zysku przedsiębiorstwa jest głównym jego celem. No i to jest ta funkcja tego celu. Czyli warunek konieczny maksymalizacji zysku naszego producenta.
co? Liczymy pochodną cząstkową funkcji zysku po wielkości produkcji na pierwszy z rynków i przyrównujemy ją do zera. No to będzie A1 minus 2B1 Y1. Pomimo tego po Y1 nam to wyrażenie wykasuje. Zaś tu pamiętamy, że co się tutaj kryje, proszę Państwa. Y1 plus Y2 do kwadratu minus i tak, to jest Y. To jest Y. No i liczymy pochodną tego wyrażenia. Coś się przydaje z pierwszych zajęć. Czyli pochodna po Y1, Y1 jest w środku. Czyli najpierw pochodna zewnętrzna, czyli co? Czyli co? Przenosimy. Przenosimy dwójeczkę. Przed wszystko 2 gamma pozostaje Y1 plus Y2. Tu dwójeczka się przeniosła, więc zostanie nam do potęgi pierwszej, więc sam nawias. No i teraz pochodna środka po Y1. Tak? Pochodna środka po Y1 to będzie po prostu 1. I to przyrównujemy do 0. Podobnie w przypadku pochodnej różniczkujemy funkcję zysku po wielkości produkcji na drugi rynek. Tu się nam wszystko wykasuje. Zostaje nam co? P2, no bo pochodna tego wyrażenia po Y2, minus, no i tu tak samo, 2 gamma Y1 plus Y2, bo tu nie ma większej różnicy, razy 1 równa się 0. Dobra. No i proszę Państwa, będziemy działać. Potrzebuję tu więcej miejsca. Więc co? Jakoś to sobie uporządkujmy. Będę tutaj miał następującą rzecz. Aha, tutaj nam się dużo rzeczy pokazuje, więc spoko. Okej. A zatem, proszę Państwa. Będziemy mieli minus 2 P1 Y1 minus 2 gamma Y1 plus Y2 równa się minus A1. No i teraz robię taki myk. Państwo tego nie zrobią, ale ja mam tablicę, więc mam przewagę nad Państwem. Mnożę to razy minus 1, więc mam tak, tak, tak. No i tu analogicznie 0, bo nie mam czegoś takiego. 2 gamma Y1 plus Y2 równa się P2. Mam pierwsze i drugie równanie. Dwa układ równań składający się z dwóch równań i dwóch niewiadomych, więc spokojnie to rozwiążemy. No i odejmuję od drugiego równania pierwsze, co otrzymuję. 0 minus tamto będę miał 2b1 y1. To minus to daje nam 0. Równa się p2 minus a1. Czyli podobnie jak poprzednio, niczym się to nie różni od poprzedniego zadania, jeżeli chodzi o produkcję optymalną na pierwszy rynek. To będzie, proszę Państwa, to będzie minus P2 minus A1 przez 2B, czyli tak naprawdę A1 minus P2
przez 2b to się równa, proszę Państwa, alfa 1 przez beta 1 minus p2 przez 2 1 przez beta 1. No i mnożę licznik i mianownik razy beta 1, otrzymuję alfa 1 minus beta 1 p2 dzielone przez 2. Coś tak, wyliczmy sobie teraz optymalną wielkość produkcji na drugi zębkow. W tym celu z drugiego równania wyznaczam sobie y2. Więc tu będziemy mieli co? No, trzeba to rozpisać. 2 gamma y1 plus 2 gamma y2 równa się p2. A zatem 2 gamma y2 równa się p2 minus 2 gamma y1. Stąd wniosek. Że y2 równa się p2 minus 2 gamma y1 dzielone na 2 gamma. No i teraz możemy sobie wyliczyć optymalną wielkość produkcji na drugim rynku, stawiając w miejsce y1 optymalną wielkość produkcji, którą ten producent odnotowuje na rynku pierwszym. Więc P2 minus 2 gamma, wstawiamy Y1, czyli Y1 z gwiazdką, alfa 1 minus beta i P2 dzielone na 2. No i tu nam dwójeczka się od razu kasuje, więc bardzo fajnie. I to dzielimy. Dobrze. Dzielimy na 2 gamma. Tak, 2 gamma, 2 gamma. 2 gamma jest, jest. Y, P2. Dobra. Więc co będzie, co otrzymamy? P2 minus gamma. Gamma, a w nim A1 minus beta 1 P2 przez 2 gamma. Ok, i jest to optymalna wielkość produkcji. Optymalna wielkość produkcji na drugi z rynków. Wyznaczmy sobie optymalną cenę, którą ten producent ustali na rynku, w którym przyjmuje pozycję monopolisty. A zatem P1 z gwiazdką równa się P1 od Y1 z gwiazdką. Więc to będzie alfa 1 minus Y1, czyli Y1 minus beta 1 P2 przez 2 dzielimy przez beta 1. Co otrzymamy? Tu otrzymamy dwie alfy. 1 na 2 beta 1. Czyli dwie alfy 1 minus jedną alfę, zostaje nam sama alfa 1 minus, czyli minus i minus daje nam plus beta 1 P2.
Tak, to jest ta optymalna wielkość ceny. Optymalna cena, którą ustali ten monopolista, przyjmując pozycję monopolisty na pierwszym z rynku. P2 jest dana i jest większa od zera. Tak, ona nie ma tutaj wpływ na maksymalizację zysku. Ok, więc mamy P1, P2 oraz Y1, Y2. Optymalne. To są te wielkości, które szukaliśmy. Pozostaje nam sprawdzić teraz jedynie warunki dostateczne maksymalizacji. Warunek dostateczny maksymalizacji zysku. Doskonale go znamy, proszę Państwa. Czyli co? No musimy policzyć, musimy skonstruować macierz Hessego, czyli Hessian. No i sprawdzi się jego wyznacznik, czy jest większy od zera i czy pierwszy minor jest mniejszy od zera. No to od razu możemy policzyć ten wyznacznik macierzy Hessego. Drugą pochodną po Y1 będzie równa minus 2B1 minus 2 gamma. Analogicznie tu będziemy mieli, już tak tego nie mamy, więc nie mogę powiedzieć, że analogicznie, będziemy mieli minus 2 gamma. Tak, po Y, druga pochodna po Y2 minus 2 gamma. Ok, teraz pochodna mieszana, czyli tutaj potraktuję pochodną po Y1, pochodną po Y2. Czyli to nam się wykasuje. Zostanie nam minus 2 gamma. Tak, minus 2 gamma. To ta będzie taka sama. No i co? Mnożymy, proszę Państwa. Czyli co? Minus 2 gamma razy minus B1 minus 2 gamma minus 2 gamma razy minus 2 gamma. To się równa, proszę Państwa. A co tam? Wyliczymy sobie wszystko. 4 gamma B1. Tak, 4 gamma B1 plus 4 gamma kwadrat. 4 gamma kwadrat minus, tu będzie 4 gamma kwadrat. No i ślicznie nam się skasowało. No, wiadomo, że to będzie na pewno dalej, bo to jest większe od zera i to jest większe od zera. Więc spoko. Pierwszy warunek dostateczny. Warunek dostateczny maksymalizacji zysku producenta. D1 został spełniony. D2. Teraz patrzymy na pierwszy minor. Wynosi on minus 2B1 minus 2 gamma, co jest mniejsze od zera, więc producent z całą pewnością w punkcie stacjonarnym Y1, Y2, producent w stacjonarnym Y1 z gwiazdką, Y2 z gwiazdką, maksymalizuje swój zysk. No i proszę Państwa, policzyliśmy sobie wskazane wielkości, czyli wielkość produkcji na rynek pierwszy, optymalna wielkość produkcji na rynek drugi, cena, jaką ten producent ustali na rynku pierwszym, przyjmując pozycję monopolisty, a jeszcze Państwo macie do policzenia bardzo fajną rzecz, łączną wielkość produkcji na oba rynki, Y1 zwiastka plus Y2 zwiastka. Proszę zobaczyć, jak się pięknie upraszcza, wynosi ona P2 dzielone przez 2 gamma. Czyli łączna wielkość produkcji
zależy tylko i wyłącznie od ceny, która się ustaliła na drugim rynku oraz od parametru związanego z procesem produkcji, parametru gamma. Proszę zauważyć, że nie ma tu żadnej kategorii związanej z popytem na rynku pierwszym, co jest bardzo, bardzo ciekawe. Ok. Więc proszę Państwa, mamy zbadać jak na te wielkości. No, dajmy te trzy. Państwo też mogą to sobie zrobić dla łącznej wielkości produkcji. Wpłynie co? Zmiana pojemności rynku pierwszego. No doliczymy D, Y1 z gwiazdką po D alfa 1. No i co się dzieje? To jest równe w tym przypadku 1/2. A zatem, jeżeli alfa 1 wzrośnie, maleje o jedną jednostkę, to optymalna wielkość produkcji na pierwszy rynek w tym samym kierunku rośnie, maleje o 1/2 jednostki. Czasami też w zadaniach się pojawia, co się stanie, jeżeli wzrośnie o, nie wiem, kappa, xi, omega, powiedzmy, omega jednostki. Jeżeli alfa 1 wzrośnie, zmaleje o powiedzmy omega jednostek, to Y1 wzrośnie, zmaleje o omega dzielone na 2 jednostki. Tak, bo 1/2 omega jednostek. Przepraszam, że ta omega wyszła taka pośrednia. No i co? Co tu się dzieje? Policzmy pochodną cząstkową wielkości produkcji na rynku drugim po pojemności rynku pierwszego. Co się dzieje? No tu logiczne, tak? Jak wzrasta wielkość produkcji, wzrasta pojemność rynku pierwszego, to wzrasta wielkość produkcji na rynek pierwszy. Co tu się stanie? Ciekawa rzecz, bo jak to wpłynie na produkcję na rynku drugim, na którym panuje konkurencja doskonała? Zmiana pojemności rynku pierwszego, na którym panuje monopol czysty. No i co? Tutaj będziemy sobie musieli wyliczyć, czyli minus gamma razy alfa 1 to będzie minus gamma alfa 1. Tak? Czyli to będzie pochodna. Ja sobie w ten sposób zapiszę. P2 gamma minus gamma alfa 1 przez 2 gammy. Gammy się kasują. Plus beta 1 P2 gamma dzielone przez 2 gammy. To są stałe, więc nas nie obchodzą. Ostatecznie różniczkujemy po alfa 1. Wyzerowane, tu zostaje nam co minus 1/2. Zatem bardzo ciekawa rzecz, proszę Państwa, się tu dzieje. Czyli jeżeli A1 rośnie, maleje o jedną jednostkę, to optymalna wielkość produkcji na drugi z rynków maleje, rośnie, tak? Wzrasta pojemność rynku, na którym producent przyjmuje pozycję monopolisty, więc co się dzieje? Zmniejsza produkcję na rynku, na którym panuje konkurencja doskonała i zwiększa jednocześnie produkcję cwaniaczek tam, gdzie panuje czysty monopol, prawda? No bo tam osiąga pozycję dominującą. Oczywiście, więc optymalna produkcja, która będzie maksymalizować jego zysk, zostaje zwiększona na rynek pierwszy, zaś zmniejsza produkcję na rynku, na którym panuje konkurencja doskonała. Jeżeli o jednostkę
i zmieni się ta pojemność rynku, to wielkość, optymalna wielkość produkcji na drugi rynek spadnie o jedną drugą jednostkę. Tak samo możemy to zrobić z omegą, wtedy spadnie o, niech tu wzrost, to tu spadek o omega jedna druga jednostka. Jak to wpłynie na optymalną cenę na pierwszych z rynku? Zmiana pojemności. No zobaczmy. To będzie 1 przez 2B1. Tak, dobrze mówię? Dobrze mówię. Więc to jest oczywiście też dodatnie. Jest ujemne dodatnie, więc pozytywnie wpłynie. A zatem powiększenie i lub zmniejszenie, odpowiednio zmniejszenie o jedną jednostkę pojemności rynkowej sprawi, że cena, którą ustali monopolista, w tym samym kierunku wzrośnie bądź spadnie o 1 przez 2 beta 1 jednostek. Albo omega razy, tak jakbyśmy tu mieli gdzieś, pojawiło się omega jednostek, to wtedy byśmy mieli o omega 2 beta 1 jednostek. Dobra. I ostatnie. Pokaż, co się stanie z wielkością produkcji na każdy z rynków oraz ceną na pierwszym rynku w sytuacji, gdy wzrośnie cena na drugim rynku. Co się stanie? To jest też ciekawa rzecz. Czyli co? Tu liczymy pochodną wielkości produkcji na pierwszy rynek przy zmianie ceny na drugim rynku. Co się stanie? Ma cena wzrosnąć, tak? Co tu, jak będzie wyglądała ta nasza pochodna? Będzie równa minus beta 1 na 2. A zatem jest ujemna. Oznacza to, jeżeli cena na drugim rynku, gdzie panuje konkurencja doskonała, wzrośnie, to co zrobi producent? To producent zmniejszy podaż na rynku, na którym przyjmuje pozycję monopolisty. Prawda? O beta 1, 2 dzielone na 2 jednostek. Czyli tam pojawiła się atrakcyjniejsza cena na rynku doskonale konkurencyjnym, to producent zmniejszy. Zmniejszy produkcję na pierwszym rynku. Ok. Co się dzieje z wielkością produkcji na drugi rynek? Jeżeli cena na tym rynku wzrośnie. No i sprawdzamy. Tu byśmy sobie mogli, tak, też musimy coś kombinować, bo mamy 2 po 2. To będzie... Ciągnik P2 będzie 1, a tu, ohoho, jak to sobie wymnożę, to będzie plus gamma B1, tak, minus gamma alfa 1, dzielone przez... dzielone przez 2 gamma. Tak? No i liczę pochodną tego wyrażenia. Mamy, sprawdzę jeszcze, czy tu... Aha, jeszcze... nie, dobrze. P2, P1 gamma, dobrze. Znak dodatni. Sprawdzam, czy się nie pomyliłem. P2 dodatni. Minus, tak. To nas nie będzie obchodzić. Pochodna po P2 będzie wynosić 1 plus gamma beta 1 przez 2 gammy. Gamma jest dodatnia, beta 1 jest dodatnia, więc to na pewno będzie dodatnie. A zatem, jeżeli cena na drugim rynku wzrośnie, to intuicyjnie powinna też wzrosnąć optymalna wielkość produkcji na drugi rynek. O 1 plus gamma beta 1 przez 2 gammy jednostek. Jako jedną jednostkę wzrasta cena. Więc
Jest to logiczne, tak? Wzrasta cena na tym rynku, atrakcyjniejsza cena, więc producent zwiększa swoją produkcję. No i jeszcze co? Jeszcze jak to wpłynie na cenę na drugim rynku? To też ciekawe. Jaką cenę ustali wtedy producent, mając informację o tym, że na rynku doskonale konkurencyjnie cena wzrasta? Policzmy. D P1 z gwiazdeczką po DP2. Co tu się dzieje? Zostanie nam... Będziemy mieli tutaj jedną drugą, tak? No tak, tak na to wygląda. To jest większe od zera. No bo beta 1 się skasuje, zostaje samo jedna druga. A zatem jeżeli cena na rynku drugim wzrośnie, to monopolista sobie ustali również większą cenę na rynku pierwszym. Proste.